Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nauka traktowana jest dzisiaj bardzo często jako rodzaj takiego nowego bożka. Gdy chcemy komuś powiedzieć, że coś z całą pewnością jest prawdziwe i jeśli on w to nie wierzy, to na pewno jest jakimś oszołomem, no to właśnie co słyszymy, co wtedy mówimy? No mówimy, że nauka przecież dowiodła, że jest tak i tak. Oczywiście nie zachęcam do tego sposobu mówienia, natomiast jest to powszechny sposób straszenia, przedstawiania myśli, argumentowania. Nauka czegoś dowiodła. A dzisiaj się zastanowimy, czy przypadkiem nie jest tak, że współczesne filozofie, które leżą u podstaw wszelkiej ateistycznej myśli, czy przypadkiem te filozofie nie zrujnują z czasem właśnie nauki. Zapraszam. Gdy powiedziałem o tym w dyskusji z panem Fiałkowskim, to widać, że w jakiś sposób odebrał on to jako poważny zarzut, bowiem kilka razy się do tego odnosił, mówiąc, że a ksiądz straszy tutaj końcem nauki. Otóż moim zdaniem naprawdę mamy poważne podstawy, żeby twierdzić, że współczesna filozofia, która leży u podstaw wszelkiego ateizmu, jest filozofią stricte antynaukową. Dlaczego? Spójrzmy najpierw, dlaczego to właśnie w naszym kręgu cywilizacyjnym rozwinęła się nauka? Dlaczego właśnie u nas doszliśmy do wysokiego rozwoju technologii? Nie twierdzę przy tym, że ten rozwój technologii i nauki jest rozwojem optymalnym. Natomiast bez wątpienia jest on czymś, na co warto zwrócić uwagę. Uważam, że mógłby on potoczyć się lepiej, gdyby jednocześnie cały czas rozwijała się zdrowa, realistyczna filozofia. Nie stało się tak i dlatego mamy dzisiaj do czynienia z pewnymi patologiami w nauce, o których powiem na końcu. Najpierw, dlaczego to właśnie w naszym kręgu cywilizacyjnym rozwinęła się nauka? Oczywiście, że można wskazywać na mnóstwo różnych powodów, na mnóstwo różnych kroków, takich kroków milowych, kamieni milowych, bardzo ważnych kroków, które doprowadziły do tego właśnie, że mogła rozwinąć się u nas nauka. Natomiast można wskazać również pewne idee, pewne przekonania, kluczowe, fundamentalne przekonania w naszym kręgu cywilizacyjnym, które sprzyjały rozwojowi nauki, albo które nawet umożliwiły w ogóle ten rozwój nauki, bez których bardzo mało prawdopodobne jest, że ludzie zajęliby się na tyle poważnie badaniem tego świata. Pierwsza rzecz, na którą zwracam uwagę, to jest przekonanie zapisane już w Starym Testamencie, że jest dobry Stwórca, że jest pierwsza przyczyna, która jest dobra, że Bóg jest dobry i że racjonalnie stworzył ten świat. Jak mówi Stary Testament, według miary i liczby. A więc według jakichś zasad zostało to stworzone. Fundamentalne, kluczowe przekonanie, że ten świat jest z jednej strony stworzony racjonalnie, zgodnie z pewnymi prawami, że te prawa zostały w nim zapisane i z drugiej strony, że ten materialny świat jest również czymś dobrym, czymś pięknym, czymś, co warto odkrywać. Te dwie idee wcale nie są oczywiste i gdy spojrzymy na mnóstwo różnych systemów filozoficznych, ideologicznych, czy to zupełnie nie chrześcijańskich, jak chociażby buddyzm, czy również gdzieś tam pokrewnych chrześcijaństwu, jak różnego rodzaju herezje, które głosiły pewien dualizm, materia zła, a duch dobry. Zgodnie z takimi ideologiami również bez wątpienia nie doszłoby do rozwoju nauk przyrodniczych, czy powiedzmy nauk ścisłych, bo filozof, mędrzec nie zechciałby zajmować się tą materią, którą uważał za z gruntu złą. A więc dobre stworzenie z zapisanymi w nim pewnymi prawami. Są to fundamentalne idee, które bez wątpienia stanowią pewien fundament dla rozwoju nauk. Druga rzecz, która moim zdaniem jest kluczowa, która sprawiła, że to właśnie u nas rozwinęły się te nauki przyrodnicze, a nie gdzie indziej, nie na przykład w chrześcijaństwie wschodnim, gdzie przecież jakby na poziomie idei jednak są to ludy, cywilizacje nam dosyć bliskie.
Dlaczego nie tam, a tutaj? Co różni nas w takich kluczowych przekonaniach, poglądach? Otóż właśnie cywilizacja łacińska wypracowała bardzo dobrą formułę współpracy pomiędzy tym, co duchowe i cielesne, jak również pomiędzy wiarą a rozumem, czy też właśnie wiarą a, powiedzmy, nauką. W jaki sposób? Otóż, tak jak to święty Tomasz z Akwinu mówi, jeśli coś, co jest nam przekazane w objawieniu, nie zgadza nam się z jakimiś obiektywnymi czy z jakimiś pewnymi wynikami obserwacji, badań, no to znaczy, że albo jedno źle robimy badania, albo drugie źle rozumiemy objawienie. To jest tak proste, a jednocześnie genialne. Jedna prawda, jedna rzeczywistość, którą odkrywamy naszym rozumem i która z drugiej strony zostaje nam objawiona przez Pana Boga. Skoro jest to jedna rzeczywistość i skoro rozum jest przez Pana Boga stworzony, to co odkrywamy tym rozumem, nie może nam się nie zgadzać z tym, co zostaje nam objawione. Więc jeśli coś się nie zgadza, to któreś z dwóch źródeł informacji w jakiś sposób zostało mylnie zrozumiane lub mylnie zinterpretowane lub coś po prostu zostało źle odczytane. To się może wydawać banalne, ale wcale banalne nie jest, bo dzięki temu wiara i nauka mogą wzajemnie się wspierać, wzajemnie funkcjonować każda w swojej dziedzinie, wiara w rozwoju teologicznym i, powiedzmy, nauki przyrodnicze w odkrywaniu praw rządzących tym światem. One nie tylko są każda gdzieś tam w swojej dziedzinie, w jakimś stopniu tak, ale również jak najbardziej mogą się wspierać, no bo to jest jedna prawda, do której one dążą. I faktycznie to dla ateistów będzie coś przerażającego, że jak to wiara i nauka mogą się wspierać. A no jak najbardziej mogą się wspierać. Wiara może podać pewne kierunki, kierunki badań, czego należy się spodziewać. Na przykład wiara może wskazać człowiekowi, kim jest. I to jest naprawdę wielka, bardzo cenna informacja. Wskazuje na wielkość człowieka, a więc nie pozwala nauce na to, żeby człowieka niewoliła, żeby z nim eksperymentowała, żeby człowieka traktowała jak zwierzę hodowlane. Przypominam, bardzo łatwo naukowe, powiedzmy, sposoby działania mogą skończyć się tyranią i zbrodnią. To naprawdę redukcja ad Hitlerum, przepraszam za oczywistość tego argumentu, ale no, sam on się nasuwa. Wiodąca cywilizacja, jeśli chodzi o naukowość w XX wieku, to jest właśnie Trzecia Rzesza. Oczywiście, że oni działali stricte naukowo, zgodnie z najnowszymi odkryciami eugeniki, a my byśmy dzisiaj powiedzieli genetyki, bo genetyka dziedziczy po prostu z eugeniki, która już się teraz źle kojarzy ze względu na to, że tak to naziści właśnie nazywali. A więc o tak, oni korzystali z najnowszych naukowych odkryć. To była awangarda myśli ludzkiej, jeśli chodzi o naukę. Jednak właśnie nauka, która odrzuca pewne prawdy wiary, na przykład właśnie kim jest człowiek. I przez to bardzo łatwo może zbłądzić, zdążać na manowce. No a jak to wygląda dzisiaj? Jak to wygląda ze współczesną nauką i ze współczesnymi filozofiami? Jak to wygląda z tymi tezami, o których mówiłem na początku? Czy współczesna filozofia uważa, że stworzenie jest czymś dobrym, że materia jest czymś dobrym i czy uważa, że zostały one stworzone według miary i liczby, że tam z całą pewnością są pewne prawa i pewne zasady? Ano nie. Współczesna filozofia będzie wątpiła w to wszystko. Nie ma mowy tam o żadnym stwórcy, nie ma mowy o tym, że stworzenie z całą pewnością jest racjonalne. Mamy raczej mowę o pewnej przypadkowości, niepewności, chaosie. Wszystkie nierealistyczne filozofie będą musiały iść w tą stronę, bo jak się przyzna, że w rzeczywistości rzeczywistość jest zapisana, okiełznana pewnymi prawami, to już trzeba szukać, skąd te prawa się wzięły,
A tego współczesna filozofia raczej nie chce robić, dlatego musi uciekać się właśnie w wyjaśnienia z chaosu, z nieskończoności wszechświatów i zupełnej przypadkowości, która wydała właśnie ten wszechświat z takimi zasadami bardzo konkretnymi, bardzo precyzyjnymi, a nie innymi. Z drugiej strony, to jest pierwszy punkt, czyli racjonalność stworzenia, której nie ma we współczesnych filozofiach. Z drugiej strony możliwość poznania przez nasz rozum tych praw, które są zapisane w stworzeniu, możliwość dotarcia przez rozum do tego, co nas otacza. I tutaj króluje sceptycyzm w tych współczesnych filozofiach, szczególnie właśnie tych, które służą ateistom do tego, żeby swoje poglądy jakoś tam, powiedzmy, ugruntować na polu filozoficznym. Sceptycyzm, czyli no nie wiem, czy w ogóle do czegoś docieram. A więc z jednej strony chaos, niepewność, nieporządek. Nie wiemy, czy stworzenie jest dobre, czy jest racjonalne zgodnie z tymi filozofiami. Z drugiej strony nasz rozum nie wiemy, czy dociera do rzeczywistości, czy nie dociera. Nie wiemy, na ile adekwatnie oddaje on tą rzeczywistość. I nie mówię tutaj o pewnym sceptycyzmie, który jest zdrowy na zasadzie, że weryfikujemy nasze poznanie. To jest oczywiście naturalne i realistyczne właśnie, że weryfikuję moje poznanie zmysłowe, widzę kolory, rozum jest w stanie zweryfikować, co to znaczy, czym dokładnie jest kolor, że to jest takie, a nie inne załamanie tej fali świetlnej. To jest właśnie weryfikacja, to jest zdrowy sceptycyzm, ale nie o tym tutaj mówimy. Mówimy tutaj o filozofii, która mówi, ja w ogóle nie wiem, z gruntu nie wiem, czy docieram do rzeczywistości. I wtedy, jak widzę ten kolor, i wtedy, jak go weryfikuję i zapisuję go w formie takiej, a nie innej fali, i tak nie wiem. Nie wiem, po prostu z gruntu nie wiem, na ile moje poznanie dociera do tego, co zostaje poznane. I myślę, że już widzimy, że te założenia, one nie mogą stanowić twardego oparcia dla nauki. Moim zdaniem współczesna nauka tylko dlatego jako tako jeszcze funkcjonuje, o jej błędach też można by wiele mówić, troszkę powiem na końcu, tylko dlatego moim zdaniem ona jeszcze funkcjonuje, że jest to taka siła rozpędu, bo jeszcze nie straciliśmy nawyku do tego, żeby działać zgodnie z pewnymi metodami naukowymi. Jeszcze nasi naukowcy, jeszcze te elity intelektualne nie straciły tego nawyku, przynajmniej jeszcze nie do końca. Ale jeśli on się raz zatraci, jakby to jest taka siła bezładu, takie prawo zachowania energii, to gdzieś tam jeszcze się sunie, ale jak coś stanie na przeszkodzie, to się wykolei i padnie. Jestem przekonany, że bardzo łatwo może się to w ten sposób stać, chyba że nauka powróci do zdrowej, realistycznej filozofii i bez wątpienia jakaś jej część nie tylko powróci, ale trwa, znaczy jest bez wątpienia część prawdziwych, dobrych naukowców, którzy faktycznie właśnie mają realistyczną filozofię, a więc mają w ten sposób fundamenty, podstawy do tego, żeby podstawy myślowe, ideowe, żeby faktycznie rzeczywistość badać. Natomiast myślę, że faktycznie ten główny nurt bardzo niebezpiecznie zachwiał się, bardzo niebezpiecznie zboczył w tą stronę tych współczesnych filozofii i stracił w ten sposób podstawę do tego, żeby naprawdę naukowo funkcjonować i robi to jeszcze tylko tam, gdzie to robi, siłą pewnego rozpędu. Zanim jeszcze spojrzymy na to, po czym to widać, zwrócę jeszcze uwagę na tą współpracę, o której mówiłem wcześniej, współpracę pomiędzy wiarą a nauką. Wcześniej jedna prawda, do której docieramy dwiema drogami, a więc mogą się te drogi wzajemnie w pewnym stopniu weryfikować. Natomiast jak to wygląda dzisiaj? Wiary jako takiej w zasadzie już nie ma. Natomiast siłą rzeczy zawsze miejsce wiary, co się zajmie. Jakaś ideologia, jakaś filozofia. Nawet jak się ktoś zarzeka, że nie, ja jestem nihilistą, no to też jest pewna filozofia. I to bardzo konkretne, o bardzo ścisłych dogmatach. Właśnie przede wszystkim niepewność ludzkiego poznania. To jest podstawowy dogmat każdego nihilisty. A jeśli są tacy, którzy tego dogmatu nie uznają, to byłbym bardzo ciekaw, w jaki sposób można później uzasadnić swój nihilizm. Oczywiście nie używają słowa dogmat, ale jest to podstawowa teza, która dla nich jest zupełnie niepodważalna. Bo jak można podważyć sposób... Jeśli z gruntu zakładamy, że nasze poznanie jest niepewne, no to w jaki sposób możemy podważyć tą tezę, skoro każde poznanie będzie niepewne? Oczywiście ta teza jest sama w sobie sprzeczna, bo
Jeśli wszystko jest niepewne, to również te poznania, które doprowadziły mnie do tego wniosku, również są niepewne. A jeśli twierdzę, że wszystko jest niepewne, to twierdzę, że to zdanie właśnie jest pewne, czyli już nie wszystko jest niepewne. Jest to samo w sobie sprzeczne, natomiast to zupełnie tutaj nie o tym mówimy. Nas tutaj interesuje ta współpraca teraz pomiędzy wiarą a nauką. Jak to będzie wyglądało dzisiaj? Otóż miejsce wiary zajmują różne ideologie. No i teraz, jeśli nauka nie wierzy w to, że dociera do prawdy, nie wie, czy dociera do prawdy, czy nie, co ją wtedy ochroni przed ideologią? Moim zdaniem nic nie będzie w stanie ochronić tej nauki przed nowymi ideologiami, które nadchodzą, które już są albo które nadejdą. Ta nowa konstelacja sił pomiędzy wiarą a ideologią, nie, już mamy jedną prawdę, do której i jedno i drugie dociera, tylko mamy, nie wiemy, czy mamy jakąś prawdę w tym nowym schemacie, mamy jakąś ideologię, która jest jedyna, święta i prawdziwa. Dzisiejsze modne ideologie, na przykład jakiś gender, jakieś równości, tak? No, taka jedyna, święta i prawdziwa ideologia i nauka, która nie wie, czy dociera do prawdy. Co zwycięży? Oczywiście, że zwycięży ideologia i widać to już, widać tego symptomy, pomimo tego, że jeszcze wiele gdzieś tam z tej starej nauki pewnie przetrwało. Starej mam na myśli tej takiej osadzonej w realizmie. Na przykład, w czym to widać? Na przykład w deklaracjach a propos ilości płci i niechęci dużej części naukowców do tego, żeby wypowiedzieć się, że w sumie biologicznie rzecz biorąc, no to kwestia chromosomów po prostu jest oczywista, tak? I to nie jest kwestia tylko zewnętrznego wyglądu, ról społecznych i tak dalej, tylko po prostu jest to kwestia, która biologicznie jest niedyskutowalna. Mało osób o tym powie, bo ideologia mówi coś innego. Ideologia zdominuje naukę. Gdy WHO skreśla w roku 1990 homoseksualizm z listy chorób, to jest to triumf nauki czy triumf ideologii, która mówi, że po prostu tak trzeba. Pewnie można się kłócić, no bo przecież to były badania naukowe. No, opierano się na dwóch badaniach naukowych, których metodę badawczą naprawdę bardzo można podważyć. I widać również bardzo mocne naciski w tym czasie, takie typowo ideologiczne naciski, wykrzykiwanie haseł, wdzieranie się aktywistów na posiedzenia, dyskusje, rady. Bardzo duża presja społeczna. To jest jedno bardzo wątpliwe badania, których metodę naukową można podważyć. I nagle demokratycznie jest głosowanie i zostaje wybrane, że homoseksualizm przestał być chorobą, już nie jest traktowany jak choroba w roku 1990 według Światowej Organizacji Zdrowia. Uważam, że mamy pełne prawo twierdzić, że jest to triumf ideologii nad nauką, że jest to dokładnie to. Nauka nie ma podstaw, nie wierząc w to, że dociera do rzeczywistości, nie ma siły, nie ma podstaw, nie ma mocy do tego, żeby się oprzeć takiej ideologii, która nadchodzi, która jest silna, młoda i prężna. Przynajmniej przez jakiś czas, bo czasem się zestarzeje i zwiędnie jak wszystkie inne zbrodnicze ideologie, bo to jest zbrodnicza ideologia, to jest ideologia, która wyrządzi ogromne szkody, która może zniszczyć całe społeczeństwo. Ta ideologia twierdząca, że ludzka płciowość nie jest w pierwszej linii dla zrodzenia i wychowania potomstwa, że należy ją oderwać od zrodzenia i wychowania potomstwa i że należy je używać jak tylko człowiek sobie chce dla własnej przyjemności. Jest to najprostszy sposób, taka ideologia jest najprostszym sposobem do tego, żeby społeczeństwo w krótkim czasie zniszczyć, biologicznie zniszczyć. Oczywiście nie samo powiedzenie tego, natomiast pompowanie tego w szkołach, w ideologii, w kulturze jak najbardziej bardzo łatwo doprowadzi do spadku dzietności. Dzieci, którym się takie rzeczy pompuje do głowy, promuje, gdzie naciska się na nie, że właśnie, a czy na pewno ty jesteś tej płci, czy nie innej, sam zdecyduj. Dzieci można bardzo łatwo ukształtować, bardzo łatwo skrzywdzić. O tym też będzie materiał na podstawie bardzo dobrej pracy na ten temat, ale to już jest rozmowa na zupełnie inną okazję. Tymczasem
Podlinkuję krótki artykuł na ten temat, na temat tych konkretnych badań naukowych, na które powołano się, gdy skreślono homoseksualizm z listy chorób. Moim zdaniem można z całą pewnością powiedzieć, że był to właśnie taki triumf ideologii nad nauką, wynikający właśnie z tego, że nauka nie ma dzisiaj wystarczających podstaw na poziomie filozofii, na poziomie idei, jednocześnie wiara odpadła i ta nowa ideologia po prostu zdominuje, zniszczy naukę. No, chyba że coś się zmieni, chyba że zdołamy wychować nowe pokolenia Polaków i nie tylko, którzy obie te drogi do prawdy i wiarę i naukę będą praktykowali i w ten sposób też naszą cywilizację uratują. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.